Słuchajcie, pokażę Wam teraz fajne ćwiczenie, które naprawdę dobrze trafia w nasze najszersze grzbietu i obłe mięśnie na plecach. Jest ono o tyle fajne, że możemy bardzo wyizolować pracę pleców. Nie obciążamy mocno odcinka lędźwiowego, czyli tam, gdzie mamy grzbiet. On nie jest mocno obciążony. Jeżeli Was boli grzbiet, nie możecie utrzymać poprawnej postawy z wiosłowaniem ze sztangą albo w podnoszeniu chatki w oparciu o ławkę, także to możecie wykonać to ćwiczenie. Także patrzcie, kładziecie się na ławeczkę, zależy jakie macie długie ręce. Możecie nawet sobie podłożyć pod zaczep jakąś kartelkę albo mały ważnik, albo dać wyżej, zależy kto ile ma tam wzrost. I teraz tak. Bierzecie hantelkę. Pamiętajcie. Nie robicie czegoś takiego, jak to ma miejsce. Niektórzy robią mega ciężko. O, wrzeszczą właśnie. To totalnie nie ma sensu. Dlaczego? Bo plecy też trochę pracują. Ale plecy napinają się maksymalnie, jeżeli stawicie już łokieć poza linię plecy. Czyli coś takiego się dzieje. Czyli patrzcie, hantelkę, postawa i bam. No to jeszcze pociągacie. Bam. 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 Pamiętajcie, jak puszczacie, troszeczkę w łokciu ma być ręka zgięta. Całkowicie nie prostujecie, nie popuszczacie napięcia mięśniowego. Robicie. Rozciągacie i dociągacie. I druga ręka bliżej. I to działa na takiej zasadzie. Macie odciążony odcinek właśnie, gdzie jest grzbiet. Nie bolą Was plecy. Robicie bardzo dokładnie, bo jeżeli oprzecie się klatką o ławeczkę, nie będziecie mogli nawet dużego ciężaru, bo nic z tego nie wyjdzie. A poza tym, jeżeli będziecie ćwiczyć technicznie, też nie użyjecie dużego ciężaru. Totalnie nie ma to sensu. Podrzucanie to nie jest kulturystyka. Jeżeli chodzi o siłę, możecie sobie tak robić. Rozwój sylwetki, to ćwiczenie będzie dobre. Także polecam.